temat braku obowiązku prac domowych. To dyskusja, która budzi ostatnio dużo emocji i całkiem zasadnie, ponieważ no, czymś wydawałoby się intuicyjnie absurdalnym jest to, że kompletnie nie będzie prac domowych, tych obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych. Jak wiemy też ze swojego doświadczenia, no one uczą jednak pewnego rodzaju dyscypliny, pewnego rodzaju też no, systematyczności. I oczywiście wiemy też doskonale, że w wielu szkołach naprawdę przesadzają z pracami domowymi. To znaczy, że zadają je, nie weryfikują ich, tak naprawdę nie ma żadnej informacji zwrotnej po wykonaniu tej pracy domowej, co było dobrze zrobione, co źle, szybka ocena i jedziemy dalej z programem. W związku z tym no, też wiemy doskonale, że coś w tym zakresie trzeba poprawić. Natomiast tak jak widzicie, niestety problem jest taki często w debacie o edukacji, że wygrywają takie na pierwszy rzut oka proste rozwiązania. Prostym rozwiązaniem banalnym do zrealizowania jest wykluczenie prac domowych. Dużo trudniejszym rozwiązaniem jest zrobienie takiej kultury organizacyjnej, takiego działania, aby te prace domowe były bardziej rozsądne. To, co proponuje rząd Donalda Tuska, to de facto w przyszłości mniejsze efekty edukacyjne, to znaczy de facto niższe osiągnięcia naukowe, ale też przygotowanie do późniejszego dorosłego życia. Dlatego mam nadzieję, że minister edukacji no, opanuje się w tym takim, że tak bym powiedział, rewolucyjnym zacięciu, jeżeli chodzi o ten obszar. Zastanówmy się, w jaki sposób zracjonalizować zadawanie prac domowych, w jaki sposób zracjonalizować ich ocenę, ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą. To, co w tej chwili proponuje minister Nowacka, de facto jest po prostu no, zlikwidowaniem tego, co jest pewnym elementem funkcjonującym w większości krajów na świecie. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, którą warto poruszyć i w tej chwili, która też jest dyskutowana, to kwestia podstaw programowych. I znowu pewnego rodzaju skrajności. My nie mamy nic przeciwko temu, aby częściowo odchudzić podstawę programową. Sami pracowaliśmy nad tym i też w niektórych miejscach tego dokonywaliśmy. Natomiast czym innym jest kwestia wybrania tych zagadnień, które mają być usunięte. I nie sposób nie mieć wrażenia, że tutaj w wielu miejscach wygrywa ideologia. To znaczy, że za wszelką cenę chce się na przykład usunąć niektóre postaci historyczne, takie jak chociażby Witold Pilecki, takie jak pani Irena Sendlerowa, czy takie fakty historyczne jak większe zbrodnie niemieckie na terenie Polski, które wcześniej były nieznane też, bo chociażby taka zbrodnia jak zbrodnia pomorska w Piaśnicy. To są takie rzeczy, które mają wyciąć pewnego rodzaju tożsamość polską i tak naprawdę no, doprowadzić do jakiegoś zapomnienia tych faktów historycznych. To nie jest dobra droga. To jest zła droga. Jeżeli my chcemy poświęcić więcej czasu na ważne zagadnienia, to rozumiem, że być może warto przyciąć trochę podstawę programową ze starożytności, nawet z tych pierwszych wieków polskiej państwowości. Ale to, co kształtuje nas tu i teraz, to w większości to jest historia XIX i XX wieku. W związku z tym naprawdę na to nacisk powinniśmy położyć. Ale co ciekawe też, w innych miejscach nawet też, nie wiem z jakiego powodu, znikają inne elementy podstawy programowej. Nasza była minister zdrowia Katarzyna Sójka wskazała taką jedną z nich w lekcjach biologii. Tam pokazywany jest negatywny wpływ różnego rodzaju substancji na zdrowie i życie. I w podstawie programowej biologii w szkole podstawowej jest negatywny wpływ alkoholu. Ale już na przykład usunięto konieczność przedstawiania negatywnych skutków narkotyków czy dopalaczy. No, szanowni Państwo, znowu jakaś dziwna sytuacja, w której no, takie postawy właśnie, które powinny być jednak no, wskazywane jako negatywne, czyli zażywanie narkotyków, usuwane są z podstawy programowej. Kuriozalna sytuacja. Ja apeluję, aby w tej dyskusji o podstawie programowej było więcej rzetelnej dyskusji, mniej takiej właśnie wycinania brzytwą tych wszystkich tematów, które na pierwszy rzut oka nie podobają się lewicowym działaczom.